Na konsoli ten czołg powinien posiadać swojego specjalnego dowódcę, czyli Sylwestra. Koncept 1B. Co to takiego? Bardzo śmieszna maszynka, dlatego że ta wieża pierwszy raz spotykana w grze World of Tanks, bardzo, bardzo wąska i powiem wam, że no taki trochę dziwoląg jest ten czołg, ale ma naprawdę bardzo dużo zalet. Jakie? Zaraz się przekonacie. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul. Obiecany drugi odcinek dnia dzisiejszego. Tutaj mowa o nagrodzie, którą możemy zdobyć za darmo, wykonując misje sezonowe. Ja już dzisiaj zaliczyłem cały sezon, jest skończony również 10. poziom czołg. Posiadam w garażu. Mam nadzieję, że po nowym roku już ten pojazd pojawi się również na kanale, ale teraz mowa o koncepcie 1B. Co to takiego? Słuchajcie, jest to czołg ciężki 9 poziomu nacji amerykańskiej i powiem wam, że bardzo ten pojazd mi się spodobał. A dlaczego? Ano dlatego, że jeździ 45 km na godzinę, ma bardzo fajne działo. Tutaj działo mamy 120 mm, uszkodzenia 400 na strzał, penetracja 258, 310. 310 mniej niż na przykład pojazd drzewkowy M103. Na M103 mamy aż 340. Jego takimi głównymi konkurentami na pewno można powiedzieć o tym pojeździe. Kolejny pojazd amerykański Phase One i ten pojazd również jest z poziomu 9. Tutaj penetracja jest taka jak na M103, 258, 340, również uszkodzenia 400 na strzał, ale ten pojazd jeździ wolniej, to jest raz. Druga sprawa, moim zdaniem koncept potrafi zdecydowanie więcej odbić niż Phase One. Kolejna rzecz jest taka, przeładunek 13,6 sekund, również na tym pojeździe jest 13,5, tak więc bardzo porównywalnie, ale na przykład czas skupiania jest gorszy na tym pojeździe 2,7, na M103 jest 2,3, przeładunek jest najkrótszy z tych trzech pojazdów. Punkty wytrzymałości M103 posiada 1900, Phase One posiada ich 1800, a koncept 1B również 1800. Ale patrząc na te trzy pojazdy, koncept 1B ma naprawdę niesamowitą sylwetkę. Dodatkowo mając opuszczanie działa minus 10 stopni, ten pojazd naprawdę jest to bardzo, bardzo odczuwalne, jak to działo fajnie idzie na dół. Patrząc na te dwa pozostałe pojazdy, tutaj niby mamy też minus 10 stopni opuszczanie działa, ale słuchajcie, jest to zdecydowanie inaczej odczuwalne. Koncept 1B to taki kurczę... Ta sylwetka jest dość mała, bardzo przyjemnie się tym pojazdem możemy gdzieś tam ustawić na jakichś górkach i to działo zdecydowanie idzie na dół. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo komfortowe, ale więcej takich, można powiedzieć, kruczków zaraz powiem wam w bitwie. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego pojazdu? 2,3 mamy czas skupiania, celność 0,38, tak jak już powiedziałem wcześniej, opuszczanie działa minus 10 stopni, zasięg spota 400 metrów, pancerz wieży, to jest bardzo istotna sprawa, 250 z przodu, boki 110 i tył 100, tak więc tutaj myślę, że ta wieża też potrafi nieźle odbić. Na pewno jego niesamowitą zaletą jest mobilność, 45 km na godzinę, gdzie M103 jeździ tylko i wyłącznie 34 km na godzinę. M103 posiada 15 koni na tonę, a Phase One 35 km na godzinę i 16 koni na tonę, tak więc ten pojazd koncept 1B wygrywa, jeśli chodzi o mobilność. Tutaj mamy aż prawie 21 koni na tonę. Powiem wam, że dzisiaj grałem na Himmelsdorf i KPZ-ci, ten met, którego mogliśmy zdobyć, niemiecki Major, wolniej podjeżdżał pod górkę niż właśnie ten pojazd, koncept 1B. I ta prędkość przypomina mi trochę Chryslera K. Naprawdę pojazd jest niesamowicie mobilny jak na czołg ciężki. Ale słuchajcie, zaraz sami się o tym przekonacie. Tak więc jedziemy dwie bitwy. Nie będą to może jakieś mocno spektakularne, ale chcę wam pokazać jego możliwości i jego zalety. Bitwa na mapie koło podbiegunowe, tak więc bardzo fajna mapka, jedna z moich ulubionych. Ile mamy artylerii? No niestety dwie. To jest, powiem wam, że niesamowita zmora, to kwadratowe cholerstwo. Praktycznie co bitwa mamy dwa kwadraty albo trzy w najlepszym wypadku. No i dobra, zobaczymy jak pojazd szybko się rozpędza. Mamy 30. Bardzo fajna sylwetka. Ta wieża, ona, słuchajcie, jest bardzo taka, można powiedzieć, dość spora, patrząc na ten pojazd.
bokiem, ale ogólnie sylwetka pojazdu bardzo mała, bardzo taka mała, niska. I zobaczcie, momentalnie prędkość maksymalna 45 km na godzinę. To jest naprawdę bardzo komfortowa sprawa. No i dobra, pojedziemy, zajmiemy sobie fajną pozycję. Jedynie problem będzie, jeżeli nasza drużyna pojedzie albo w jedno miejsce, albo nikt nie pojedzie tutaj na C1-2 w tą pozycję, dlatego że na tej akurat miejscówce, gdzie ja będę stał, musimy patrzeć wtedy na nasze plecy. To nie był mój strzał, niestety. No i dobra, zaraz zobaczymy, jak pojazd działo opuszcza. No i nikt nie pojechał, zobaczcie, nikt kompletnie nie pojechał właśnie na tą pozycję tutaj, na ten dołek C1-2. To może być problem. Dobra, już tam jest light. Na tym musimy się skupić, na naszych plecach. Na razie, a jak tu przód? Nie jest źle, na środku mamy lighta również. No postrzelałbym się z tymi ciężarami, ale jeżeli w plecy zaraz ktoś mnie będzie tłukł, może być to problem. No i zobaczcie, jak moja drużyna się rozjechała. Niby stoją tutaj czołgi, patrzą, ale tam właśnie w tej pozycji nie ma nikogo i to może być problem. Co tu robić? Co tu robić? Poczekamy, poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Cały czas mam lighta obok siebie. No już coś do mnie z tyłu bije. No właśnie. Kurde, włoski magazynek. Działo, tak jak widzicie. Bardzo fajnie również się spisuje. Dobra, poczekamy. Poczekamy. Nie mam innego wyjścia. Nic nie mogę na tą chwilę zrobić. Mam chyba magazyn, tak jest. Jeszcze, kurde, nie bardzo kojarzę, jak te ikonki, te nowe ikony, co mamy zepsutego w czołgu. Teraz to nie wiem, czy to był, kurde, magazyn, czy to było działo, trudno mi powiedzieć. W ogóle zobaczcie tak samo, jak to wygląda, jeśli chodzi o celownik. Zdecydowanie inaczej niż było kiedyś. Na razie ta flanka na szczęście nie puszuje na moich teraz plecach. Ale tamci, kurde, jest ich tam trochę. No nic, najpierw tego pana się pozbędziemy. Bo na pewno jest ich tam więcej. Dobra, jest tam jeden czołg od nas na B2. Okej, dobra, tego nie ma. Co tam jeszcze jest? Jeszcze jakiś major. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Przeładunek w granicach tam chyba było około 10 sekund ze wszystkimi bajerami. Dobra, tu. Okej, chyba Conqueror, tak? Dobra, jedziemy. Nic tutaj się nie powinno złego stanąć. Wydarzyć. No i ta mobilność. Coś pięknego, jak na czołg ciężki, naprawdę bardzo fajna sprawa. W porównaniu do, kurcze, właśnie choćby nawet czy M103, czy do nawet Conquerora, to jest niebo a ziemia. Nie czujemy się tak, jakbyśmy grali czołgiem ciężkim, tylko można powiedzieć takim Patonem. O, bardzo właśnie porównywalna mobilność jest do Patona. Chodź tu, gdzie uciekasz? Dobra. Jedziemy dalej. Bardzo tak dziwnie porozjeżdżała się i nasza drużyna, i drużyna przeciwna. Co tu mamy? Leoparda. Dziewiątek został jeszcze. No i to opuszczanie działa na tym czołgu. Bardzo fajnie w odczuciu się spisuje również. Pojazd możemy fajnie postawić sobie pod góreczką i działo bardzo ładnie nam idzie na dół.
Dobra, jest Arta. Ach. Jest i druga Arta. Lecimy, lecimy, panowie, lecimy, puszujemy. Nie jest to może jakieś nie wiadomo co, ale tutaj nie chodzi o to. Chciałem wam pokazać, jak ten pojazd się spisuje w takich standardowych warunkach. Ja dzisiaj grałem nim no kilkanaście bitew i powiem wam, że naprawdę przyjemnie się z tym pojazdem gra. Zdecydowanie lepiej niż Streetwagen MK. Tam brakuje mi tej mobilności. No i ten pojazd, słuchajcie, możemy zdobyć za darmo. Wystarczy robić te misje w tym sezonie i pojazd nam wpadnie. Ja przysiadłem no kilka dni, pograłem trochę lightem. No i dzisiaj akurat skończyłem. Nawet powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. Mamy teraz działo. A nie, magazyn amunicji, tak? Aż ty dziadu. Okej. No i dobra, jeszcze został Leopard. Gdzieś jest przed nami. No i właśnie jest. Jeszcze pewniutki. Okej. Jak widzicie, działo również bardzo fajnie się spisuje. Zdecydowanie lepiej tym się pojazdem gra niż czy Phase One'em, czy M103. Czołg ciężki, ale kompletnie nie odczuwamy tego. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Pierwsza bitwa za nami, a teraz będzie druga, bardziej taka żywsza. I na tym zakończymy odcinek. Tu jakiś zarobek, nie wiem za co. Może jakaś misja wpadła. Teraz bitwa na mapie Stepy. Również bardzo fajna mapka. I nie ma artylerii. To jest duży plus. Bym powiedział nawet bardzo duży plus. Możemy na ciut więcej sobie pozwolić. No i dobra, gdzie my pojedziemy? Gdzie my pojedziemy? Zaraz zobaczymy, jak nam się drużyna rozjedzie, ale ja bym pojechał właśnie na lewą stronę, na przepychacz. Chciałbym przetestować trochę jego wieżyczkę. Bo ta wieża, ona jest, zobaczcie, tutaj jest taka płaska i dość spory taki, można powiedzieć, kurczę, element, gdzie przeciwnik ma w co bić. Z przodu niby mamy trochę pancerza, ale nie stanowi to jakoś bardzo duże wyzwanie. Bez problemu jesteśmy w stanie, kurczę, jechać z czołgami średnimi, nadrabiając prędkością za nimi. Dobra, jedziemy, jedziemy, panowie. Tym bardziej, że na razie jeszcze nasz przeciwnik się nie pojawił. Ale jednej niszarki już nie mamy. Tamta flanka trochę mnie martwi. Dobra, co tu jest? Skorpion chyba, tak? Taki jest skorpion, okej. Dobra, skorpion się odbił. Albo skorpion, albo coś innego. Nie wiem, co to było. Może być skorpion. 455, chyba tak, od skorpiona. Było odbicie. Dobra, tu mamy jadziunię. Pięknie. Ten czołg taki bardziej dla zabawy. No, coś mnie tam pykło i to nieźle. Musimy uważać, 1200 hapsa nam zostało. Coś mnie tam nieźle przyrżnęło. No jest, jest. Aha, tu jeszcze Emil wyjeżdża. Jest rush z naszej strony, ale tak na spokojnie. Dobra. No chodź, 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 panie Emil. Oj, nie weszło.
Chyba ta T30 mi tak przyrżnęła wcześniej na początku. Trochę takie moje zapędy gościu mi ostudził. No i dobra, mamy. Aha, tutaj zobaczcie, tutaj jest też koncept 1B, ale jest tym kamuflażem właśnie Sylwestra Stallone i ma kosałę z przodu na lufie. Ja tego nie instalowałem, zdecydowanie mi się to nie podoba. Taki standardowe kamo, o wiele, wiele ładniej to wygląda. No kurde, zobaczcie jakie tu gniazdo jest tych ciężarów. Bardzo fajnie, będzie dobra wymiana. Tamta flanka kompletnie jest odkryta. Zaraz musimy się spodziewać, że ktoś nam wjedzie na bazę i trzeba będzie szybko wracać. Aha, lighty nie kapują bazy. Objechały nas i mamy ich już na plecach. Trzy lighty, musimy uważać. Jeszcze jeden wejdzie. Pięknie. Fajny jest ten dźwięk, jak wybucha. Znaczy, no jak już niszczymy pojazd. Dobra, pięknie. Aha, tu mam jeszcze jakiś gagatków po tej stronie, musimy uważać. 700 punktów wytrzymałości nam tylko zostało. Ale tam kurde lighty obskoczyły naszego jakiegoś ciężara. Jak stonka. No już chyba nie damy rady mu pomóc. No zaraz, żebym ja tak nie skończył szybko. Chodźcie, chodźcie chłopaki. Ok. No tutaj już raczej nic złego nam się nie powinno stać. Ok. No zdecydowanie przeciwnik pokpił sprawę, dlatego że no, te ciężkie stanęły sobie w tym dołku i czekały, nie wiem na co. Ups. Okej, dzięki. No i dobra, ty chyba jesteś kolego na przeładunku. Polecimy z tobą. No i wracamy na bazę. Co tu zostało? Znowu leopard. No w sumie dobrze grają tymi leopardami, bo zawsze na końcu zostają. Muszą zdecydowanie oszczędzać swoje punkty wytrzymałości. Aha. Tu gdzieś jest gościu, gdzie on jest. Aha, raczej był. O, kolega Fula zgrał ze mną w bitwie. Pozdrawiam serdecznie. No i słuchajcie, tak to wygląda. Koncept 1B. Naprawdę bardzo fajna maszyna i mam nadzieję, że wielu z Was ten pojazd zdobędzie, wykonując misje sezonowe. A na chwilę obecną chciałem Wam pożyczyć szczęśliwego nowego roku szampańskiej zabawy. Nie wiem, czy można, ale mimo wszystko, abyście nie pamiętali zbyt wiele z tego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia za rok. Hej!